Halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Adaś. Witam serdecznie. Oraz Bolek. Dzień dobry. Dobry. Ona lubi pomalę. Nie wiem, czy powiedzieć dzień dobry panu, czy dzień dobry pani, ale powiem ci, no takiego przebrania w farmingu jeszcze nie widziałem. Chłopaki chłopaki dzisiaj naprawdę przeszli samych siebie i wyglądają, no, przepięknie. No tutaj Adaś, on lubi pomarańcze. Naprawdę, ale Bolek to jest coś pięknego. Najlepsze są te okulary do spawania, słuchaj, nie? No, znaczy nie do spawania, tylko do szlifowania. Do posem, żeby tu podjechać. Dobra, chłopaki, skoro jesteście tak pięknie... Skoro jesteście tak pięknie ubrani, to weźcie jeszcze dzisiaj pięknie pracujcie. Zabieramy się, słuchajcie, ludzie, dzisiaj za żniwa. Dziękujemy za wszystkie łapeczki góry zostawione pod ostatnimi odcinkami. Naprawdę mega fajnie od zera tutaj się przyjęła seria i mega fajnie oglądacie, także bardzo się bardzo nas to cieszy. I dzisiaj, słuchajcie, bierzemy się za żniwa. Chłopaki ruszają na wyprawę Co to zrobiło? Ja pier... Adam! Ja to widziałem! To nie ja. To ty? Znaczy, to Bolek. Ja. Dobra, teraz to. Mordo, radź sobie z tym, bo ja tylko widziałem... Poniesiesz jak... Adamie? Słuchaj, ej, wiesz co? Ja tylko widziałem, jak ty wyjechałeś za Sorgo, nie? No. I te i palety podskoczyły i wszystkie nie, wypadły za tego. Dobra. Za ciężkim będziesz szaferem. Chłopaki działają, jadą sprzedać palety z sałatą i palety z jajkami, z miodem, także nasze plony jadą sprzedać. Ja natomiast, słuchajcie, biorę się dzisiaj za żniwa i teraz widzę, że chłopaki mnie zostawili samego i niestety muszę sam sobie zaprowadzić kombajn, muszę sobie sam sobie muszę zaprowadzić header, ale nie, wiecie co? Ja wtedy ciągnik odczepię. Mogę ci header tam, nie, ja odczepię i wezmę sobie po prostu kombajnem wózek z headerem, wiesz? Jo. Dzisiaj lecimy sobie ze żniwami rzepaku. Ten szafer na środku. Bardzo serdecznie zapraszam do Bolka na poprzedni odcinek. Tam ogarnialiśmy sobie jeszcze siewy. No postanowiłem, że tutaj nie ma co robić jakiegoś kolejnego odcinka pomiędzy siewami a żniwami, tylko przewinąłem sobie czas już do lipca i po prostu lecimy od razu ze żniwami. Co najfajniejsze, najważniejsze jest to, że można kosić i rzepak, i można kosić już pszenicę też. Także w kolejnym odcinku myślę, że u Adasia żniwa pszenicy jak najbardziej się na pewno pojawią. Trochę tego koszenia jest, bo oprócz rzepaku i pszenicy oczywiście będzie kukurydza, będzie sorgo. Także troszeczkę nowych nabytków nam się tutaj szykuje. Z kasą, tak, słuchajcie, staliśmy naprawdę bardzo fajnie, a niestety zostało nam tylko 49 tysięcy prawie. No dzisiaj troszkę dojdzie, bo chłopaki sprzedadzą kapustę, sałatę, sorry, sprzedadzą jajka, miód, za to powinno razem gdzieś około 10 tysięcy, myślę, dojść na spokojnie, więc zawsze jakaś kasa, ale tych nowych nabytków powiem wam, że szykuje nam się dosyć sporo, bo tutaj myślę, że pierwszym nowym nabytkiem, który się pojawi w niedalekiej przyszłości, no to będzie prasa, bo tutaj musimy mocno myśleć o tym, żeby mieć oczywiście słomę dla naszych świnek. A propos świnek, słuchajcie, koło 15 tysięcy litrów gnojowicy mamy już od świn, no. Także naprawdę bardzo fajnie się tam produkuje tutaj. I myślę, że beczuszkę też będziemy musieli sobie zakupić i raczej będzie to chyba ta pierwsza beczka, co? Chociaż wyszła, słuchajcie, wyszła fajna beczka. Nie wiem, czy ona by się wpasowała w klimat tutaj od zera, bo jest to polska beczka, to jest Meprozet bodajże. Bardzo fajnie wygląda, ale jakoś wydaje mi się, że ta oryginalna, która tutaj jest, będzie lepiej wyglądała, nie? No weźmiemy oryginalną na pewno. No też ogólnie mi się tak wydaje. Ogólnie wzięliśmy jeszcze sobie misję, przed odcinkiem już pojechałem, bo sobie tam się nudziło ogółem całe te. No tak, bo słuchajcie, bo ja dzisiaj będę kosił, no chłopaki nie będą mieli co robić, więc wzięli sobie misję. I będą działali z ścianokosami, na takie dosyć fajne łączce, fajne sprzęciki, bo nie takie duże jak w poprzedniej misji, co wszystko działaliśmy. Malutkie. Wszystko malutkie, także na pewno troszeczkę czasu to zajmie. Mała i myślę, dnia. Że tą misję będziemy musieli kończyć u Adasia raczej, na jego odcinku. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy na odcinku swoim jestem w stanie skosić to całe pole rzepaku, bo jest to, powiem wam, naprawdę dosyć spory kawałek. No i zobaczcie, 60 tysięcy, tak jak mówiłem. Wszystko sprzedaliście? Tak. Tak. Więc dało ponad 10 tysięcy za to wszystko, więc spoko, bo w sumie ponad, co przewinęliśmy, nie pamiętam jaki dzień był dokładnie u Bolka, ale wydaje mi się, że przewinąłem 3 Marzec. Dni, więc przez te 3 dni naprawdę naprodukowało się tego sporo, nie? No całkiem. Tutaj blisko. Bolek, wiesz co, jak będziesz miał czas na swoim odcinku, bo dzisiaj raczej jak jesteś, nie jesteś hostem, raczej tego nie ogarniesz, a i tak musimy kupić ten land, żeby tą drogę tutaj zrobić, bo powiem ci, że ona będzie pasowała tutaj idealnie, ta droga, nie? W tym miejscu. Bo tu jest tyle placu zostawione, że droga się zmieści tutaj idealnie. Muszę postawić i w ogóle to pobawię się z tym. Aha, no dobra, bo ty i tak byłeś na swoim odcinku to ogarniał pewnie, co to gada? Czy będziesz chciał przed odcinkiem to ogarnąć? Znaczy nie, prawdopodobnie postawię na odcinku to. Aha. Także drogę zrobię przed odcinkiem. No to dobrze. Żeby się tam nie bawić w to kupowanie, sprzedawanie pola, żeby to źle nie wyglądało. Dobra, tutaj mamy naprawdę fajne miejsce, ten clean, żeby się
rozłożyć. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak ten rzepak tutaj będzie sypał. Oczywiście mamy jeszcze jedno malutkie pole koło domu, ale to się zgosi kiedy indziej. Jeśli chodzi o ceny, wątpię, że będziemy coś sprzedawać od razu z pola, bo podejrzewam, że tutaj za nic ceny raczej nie będzie. Teraz powiem szczerze, że już sam zgubiłem, jeżeli chodzi o to wahania cen, bo czekaliśmy do zimy i tyle. Ile? 2500 jest rzepak. No to jest do sprzedaży. To jest do sprzedaży. Rzepak przecież. No tak, a ja nie spodziewałem się, że taka cena będzie teraz duża. Ale my nie pamiętacie? Przecież ja rzepak po swoim odcinku też pojechałem. A no tak, też sprzedawałeś, masz rację, no. Na Johnson's Farmer Market 2466, bardzo ładna cena. A czekaj, jak to wygląda z wahaniami? Pszenice, bo ja mam ostatnio spisane. Pszenice 1152, ostatnio spisałem 1153, więc identyko. A co tutaj jeszcze mam? Jęczmień 920, a tu jest teraz 1065, więc pozdro. No, dużo nie poszło. Ale to też dobra, a jeśli chodzi o pszenicę, wydaje mi się, że to też jest dosyć dobra cena, co? Znaczy, no, mi się wydaje, że 1400, nie? Raczej. To trzeba w takie ceny uderzać. I jeszcze z ciekawości sprawdzę sorgo, bo to też miałem kiedyś spisane. Czyli rzepak będę mógł sprzedawać prosto z pola wtedy. Najlepiej. Tylko jeszcze mordo mi powiedz, gdzie to jest do sprzedaży, ten rzepak? Co? Sorgo po ile? Sorgo jest po 2000, a ja spisałem ostatnio 1724. Czyli no trzeba, sprawdzać, chodzić i sprawdzać. No tak, tylko wiesz, za sorgo teraz masz dobrą cenę, a sorgo kosisz kiedy? Praktycznie we wrześniu, chyba, nie? Tylko, że my mamy 10 ton sorga jeszcze, co nie? Aha, mamy! Hidrane. A no tak, bo przecież z tamtego sezonu. No to powiem wam, że... 22 tony i sorga. Nie byłoby to głupie, że... No to też wywiesisz, bo tak, my nie przebijamy, jeżeli Bronek dzisiaj sprzedaje tego, sprzedaje Bronek rzepak bezpośrednio, no to ty sobie dać na początku odcinka, pojedziesz i sprzedasz sorgo. No, możesz. No. Bo przewijać, no mówię, przewijać na pewno nie będziemy, bo pszenicę można kosić na tym dniu, co jesteśmy teraz, więc spoko. No tak, że wszystkie żniwa sobie ogarniemy teraz na pewno, bo i rzepak jeszcze trzeba będzie ten koło domu skosić, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie to dzisiaj zrobić. Zobaczymy, jak ci będzie szło. Jo. No powiem ci tak, no to pole jest dosyć duże, ale jeżeli postaram się, że będzie koszone cały odcinek, gdzieś dobre 40 minut, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj to ogarnąć. Wtedy Adaś, jak będzie jechał z sorgiem, to my zdążymy spokojnie. Za domem to jest 3-4 minuty koszenia tego rzepaku, bo to jest tak malutkie pole teraz że zdążymy spokojnie to skosić. Tutaj ja mam w sumie postawione sobie jedną przyczepę tutaj, bo no nie wiem, ale tak patrząc na to, ja jadę pierwsze kółko, mam już prawie 2 tony za chwilę. Więc... To ci ogarnę może, zaraz podrzucę ci drugą. Wiesz co, bo ty wracasz pewnie, Adaś będzie wracał. Znaczy nie Adaś wraca, no to by musiał to możecie tak, możecie w sumie ją przerobić z powrotem normalnie z burtami i wtedy możecie mi ją tutaj podrzucić. Okej. Szkoda, że ja już wrócę. Bo nie wiedziałem, że będzie od razu sprzedawane, a jednak jak będzie sprzedawane, to lepiej, żeby dwie przyczepy były, bo tak wiecie, myślałem, że będziemy wozić na silos, no to wtedy jedną przyczepą na spokojnie by się to ogarnęło. Ale no kurde, objechanie tego pola naprawdę zajmuje troszeczkę czasu. No jeszcze te 3 minuty mam koszenia tej trawy. Co? Dobrze. No, to tak szybko idzie? No wiesz, ta kosiarka tylnia jest naprawdę duża. No, mimo wszystko, jeśli chodzi o kosiarki, to dali akurat duży sprzęt. No to jest prawda. Bo co to jest, 3 metry i 2 metry to jest 5 metrów, albo i więcej nawet. Bo nie wiem, ile ta kosiarka może mieć grze, czekaj. No nie, no ty masz przednią i tą tylną masz kuna chyba założone, nie? Długą. To jest 4,4 metra ta tylnia. No, a przednia będzie gdzieś 2 coś. 3,1, o Jezu. A, no to masz 7 metrów koszenia. 7,5 metra koszenia jest, o Jezu, no to się nie ma co dziwić. Ja nie, Przesarka jest 4 chyba i zgrabiarka mała. Jeśli chodzi o mnie, ja raczej tam do chłopaków na sianokosy nie będę szedł, bo tutaj mam bardzo dużo roboty. Więc sobie to odpuszczę. I będziemy sobie po prostu dzisiaj kosić ten rzepak. No i oczywiście też przejedziemy się na skup. Któryś z chłopaków mnie tutaj zmieni, ja wtedy będę mógł sobie przejechać się, jak będę miał pełną przyczepę oczywiście. Ale mordo, ten słonecik tutaj pięknie rośnie, który zasiałeś, nie? Ja? No, fajnie wygląda. Kurde, widzę, że będzie duży problem, nie? Dlaczego? Chociaż może nie, dobra. Bo dojechałem do końca i do tego pola ze słonecznikiem i mi nie wzięło kawałka rzepaku, ale jadę teraz w drugą stronę i bierze mi idealnie, bo tutaj jest to pole powiększone, można powiedzieć, że idealnie do miejsca do łączenia z drugim polem i bałem się, że może wiesz, będzie pokazywało, że nie masz dostępu do drugiego kawałka, tak? Bo ja ja powiększyłem z tej strony. No. Jeden przejazd to robiłem z tej strony. Aha, żeby w miedzę, tak? Tak, miedzę, pomniejszałem tutaj miedzę, no. No ale to ogólnie tyle, ile mogłeś, to i powinieneś tyle móc zebrać, nie? No tylko wiesz, jedna maszyna czasem działa tak, a druga działa tak, nie? I to nie zawsze jednak łapie. Pamiętasz, jak jest u nas ta odbieraka też, jak nie mieliśmy tamtego pola w czułące? O, może ja.
To też jedną maszyną można było zrobić do końca kawałka, a drugą się niestety nie dało. 60 tysięcy na koncie, fajne pieniążki na prasę prawdopodobnie nam chyba wystarczy. Raczej tutaj będziemy kupowali chyba tą pierwszą prasę, a to jest chyba ta New Hollanda, tak mi się wydaje. To malutką kupujemy do kostek. A, do kostek, zapomniałem. No, także tam wielki ciul z tym. No myślę, że to będzie ogólnie dosyć dobre rozwiązanie, póki mamy... Ale dużo sumy teraz na razie nie ten. Powiem wam tak, póki mamy tą małą chlewnię i póki te świnie nie mają jakiegoś naprawdę bardzo dużego zapotrzebowania na słomę, tylko no tutaj będzie trzeba, chociaż nie, co do przechowywania... Jest tam z tyłu. Tak, to jest z tyłu na świniarni, nie? Tam idealnie, tak, ja mówię właśnie, dlatego też chcę tą kostkę, bo to ona super tam będzie wyglądać, bo to jest idealne miejsce na beleczki. Jestem tylko bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał nasz case z tą prasą do kostek. Czy będzie wyglądał dobrze, czy jednak będziemy musieli coś pomyśleć o jakimś ciągniku małym. Może się najwyżej się wypożyczy mały ciągnik. Temu nie, Buchlera się wypożyczy. No, Bucher akurat tutaj w ten klimat tej serii chyba nie bardzo, ale powiem wam... który jeszcze, jest taki niebieski nowy ciągnik, taki mały. No. Zrobiony, ale nie wiem, jak się nazywa. Najlepiej by było, gdybyśmy trafili jakiś taki mały ciągniczek właśnie na okazję. Ja patrzałem te przeceny, no teraz aktualnie Kazi Allegro. Nic dla nas nie ma, nie? Ej, okazję, czekaj, ty powiedz mi, Bolek, jak ty jesteś daleko z przyczepą? Ej, ja nie mam kierownika chyba, panowie. No, możliwe, że nie masz. A co, nie masz czego nasz robić, co? No, tego. Ładna. No, jest. Przyczepę nie mogę ogarnąć. Już ci daję awansy na kierownika. I w sumie, wiesz co, jak ogarniesz tą przyczepę, to pośpiesz się tak raz, dwa, bo przyjedziesz mi tutaj, podjedziesz. Bo ja jadę dookoła i prawdopodobnie drugi przejazd teraz nie ogarnę dookoła, a nie wysypałem się. Tylko tą jedną ci przywiesz? No, obojętnie tak, którą, obojętnie którą mi przywieźć, tak żebym mógł się wysypać gdzieś teraz, nie? Dobra, dobra, to poczekaj, czy to tamtą od razu wezmę. Albo małą, albo dużą, jak tam, jak uważasz. Mhm. Ja będę prawdopodobnie tam przy torach, mordo, z tyłu kawałka. Dobra. Bo jestem. Nie dojadę do końca na pewno, bo po pierwszym okrążeniu miałem 55%, więc drugiego okrążenia nie dam rady zrobić, ale już teraz patrzę na to, ile daje rzepak. No to słuchajcie, zaraz będzie 6 ton, już mam 6 ton teraz, no to już mamy zarobione ponad 12 tysięcy, więc wydaje mi się, że z tego kawałka tutaj rzepaku powinny być naprawdę mega fajne pieniądze. Cieszy mnie to, bo bałem się, że podczas żniw nic nie sprzedamy i nie będziemy po prostu mieli pieniędzy na te nowe nabytki, które gdzieś tam mamy w planach. Nie, no spokojnie. Ale patrząc tutaj na to, to powiem wam, że naprawdę powinniśmy mieć wszystko w miarę, no po prostu pieniędzy nam powinno wystarczyć na wszystko, co będziemy chcieli. O, widzę cię. I tutaj fajnie, bo w kolejnych odcinkach będziemy mogli sobie już po rzepaku tutaj na spokojnie działać. Nie wiem, czy któryś będzie chciał w tym sezonie kupić beczkę do Gnojowicy. Fajnie by było, bo nie wiem, jestem bardzo ciekawy. Rozlewanie w ogóle jest, ile. Znaczy tak, no myśmy rozlewali, jeśli chodzi o rozlewanie, Bolek rozlewał na Let's Playu, na mapie Alpinie. I to tam dosyć dużo szło tej Gnojowicy, nie? Czekaj, no tylko że ja miałem, wiesz, no dużo, niedużo, no kilka okrążeń. Mordo, obróć się tam i pojedziemy po długości, będziemy sypać w biegu, dobra? Czyli tutaj dojedziesz dotąd, tak? Tak, dojadę. Dobra. I teraz. Bo jestem ciekawy, czy to 15,5 tysiąca wystarczy nam na jakiekolwiek pole. Tutaj raczej po rzepaku na ten duży kawałek wydaje mi się, że nie wystarczy. Coś się ogarnie. Bo wiesz, tak, jednak... Może się poczeka i się pod sorgo zrobi, zobaczymy. No. Chyba by nie było to głupie. Ale fajnie ten Kejsior wygląda z tą przyczepą, nie? No. Dobra, jestem. Kejsik ogólnie ładnie wygląda. Podoba mi się ten dzianiek naprawdę. Dobra, mordo, ja będę jechał 10 na godzinę sobie. Ty musisz się dopasować mniej więcej prędkością do mnie. Ja cię kręcę, jadę przetrząsać tym małym wszystkim i ja. No to zajdzie ta misja, nie? No przetrząsanie, tak, no mówię, tutaj kosze nie poszło. Zgrabianie. Dziwi mnie to, że dali takie duże kosiarki. A przetrząsarki daj takie małe. Chyba, żeby się nie zamęczyć. Żeby się coś działo. Żeby chociaż jedynie szybko cięcie poszło, nic więcej. Wiesz co, Adaś? Zostawisz mi tutaj. Czy ta przyczepa będzie pełna? Zaraz ci powiem. Może i być. Będzie. Jest pełna? Tak. Dobra, to wiesz co? Zostaw ten zestaw tutaj gdzieś na miedzy. I przyjedź dużym zestawem i ja wtedy jak zapełnię dwie przyczepy, jeszcze jakbyście mogli mi powiedzieć, gdzie ten rzepak jest do sprzedania, na jakim skupie. Chyba Johnson Farm, Adaś mówił, chyba, ale nie jestem pewny. Ale jeszcze sprawdzę ci zaraz, tylko przyjadę ci masejkiem. Ogólnie to tak co myślę, to ja sobie tu będę działał,
na tej misji, a lepiej Adaś ty, bo jest fajna misja za 9000 nawożenie pola. Nie, nie bierz 39. Adam, na razie nie bierz, bo nie? Adam zaraz siądzie na kombajn, a ja pojadę z pierwszym zestawem już sprzedać. No. Matku. Tak, na Johnson Farmer Market 2466. Nie będziemy już teraz przyczepiać, będą dwa zestawy, dwie przyczepy, dwa ciągniki, więc będzie można sobie na spokojnie jeździć. Teraz będzie już duża przyczepa podstawiona, więc ty będziesz sobie, Adaś, na spokojnie kosił, a ja się byrnę case'em z małą przyczepą na skup, żeby to już sprzedać. Zawsze już 16 tysięcy ponad wleci. 16, 20 tysięcy, jak jest za 2,5? Niecałe 2,5, to nie będzie 20 tysięcy chyba. No nie powinno, tam będzie ich 8. O, coś koło tego będzie, to coś koło 20 tysięcy będzie. Prawie, no. Jezu, to przetrząsanie. Co, ładnie czy nie? Pięknego. No, Boże, no wyglądać... najładniejsza robota chyba, jaka może być. Już wam pokazuję, słuchajcie, Bolek jest tutaj właśnie po prawej stronie u góry na polu numer 18. Wydaje mi się, że to jest dosyć fajny kawałek chyba, co? Znaczy ogólnie spoko, bo tak, tu blisko autostrada przechodzi. No. Dość fajny klimat, bo to pole jest takie, nie jest równiutkie. Obok idą drogi też jeszcze przeróżne, także coś tu się dzieje na pewno. Gdzieś w oddali są budynki, spoko. Takie fajne oddzielne pole na trawę, sam raz wydaje mi się, spoko. A na zboże? Myślę, że też by to fajnie wyglądało. Bo to jest ale fajny kawałek, który moglibyśmy gdzieś tam w przyszłości sobie kupić, nie? To jest jeden z takich mniejszych w ogóle na mapie, który został, tylko ja nie wiem, czy on nie kupuje się kilka landów. Teren, już ci mówię. Z ciekawości nie wiem nawet, może zobaczyć. Ten z obciążeniem jedzie. Nie, ale jest bardzo duży lat za 150 tysięcy. Ale mi w sensie, da się powiększyć, kupuje... czy nie? Drzewa by trzeba było wycinać. Fajny adres, co? Tutaj, no. Dobra, widzę. O, Boże, dobrze. Przecież tak samo ta 19, zobaczcie jaka jest mała, ile landu się kupuje, nie? O. Mhm. O, drugi zestawik przyjechał, także Adaś, ja dojadę do końca i ci oddaję kombajn. Dobra. I cisnę. No, powiem wam tak, że ta mała jest pełna i duża będzie na pewno też pełna. Jak ja to się przetrząsnę, to będzie w szatu, nie? Na mnie. A zgrabianie też zejdzie, bo zgrabiarka też jest ta mała. No, ja cię kręcę. To jest zabawa, będzie co nie wiem. Dobrze, bo mówię, no będzie można, będziemy na następnym odcinku też mieli co robić. No, bo Adaś będzie kosił sobie pszenichę. Mówię, no. Będziesz nawet chciał to, bo to zbieranie bel. Bo tu ja bym zbierał to nie tymi, tylko żeby na naszą przyczepę bym to wziął, ładował. Normalnie se zrobi ładowanie bel. No, to też by było fajne. Okrągły. Wreszcie byśmy sprawdzili te belki, czy one fajnie działają, czy nie. Ja bym sobie akurat skosił, wy byście zgrabili, ja bym sobie poprasował akurat sam raz. No, to będzie zawsze prasowanie i zbieranie, nie? Zawsze to. A fajna, bo jest ta Pottinger, tak dobrze mówię? Pottingera ta prasa? Tak, 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 tak. Na alpinie mieliśmy, za długo, właśnie, nie dograli, więc... Tutaj ja zaraz sobie luknę, teraz Adaś jak już pojedzie kosić. Ja sobie luknę na rzeczy, które gdzieś tam chcemy kupić. Ile ma nam w ogóle pieniędzy byłoby... Na przecenach nic nie ma ciekawego. Nie ma, nic. Trzymaj, Adaś. Można by było wymienić tylko wapniarkę, ale nie ma sensu. Ale ładnie, nie. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Ja chciałem sobie luknąć, właśnie, to jest na przecenach tutaj. No wapniarka za 35 tysięcy teoretycznie to się opłaca, ale no... No nie, nie potrzebujemy, no, nie teraz potrzebujemy na razie takiej dużej. Ta ciężarówka naprawdę fajna, kiedyś no na serii piękna. U nas się na pewno pojawi. Co mnie troszeczkę boli, tutaj też o tym mogę napomknąć, że te duże przyczepy, słuchajcie, te właśnie tutaj, o których mowa, te Wilson Trailer, które są do tych ciężarówek amerykańskich, strasznie mnie boli to, że nie można nimi przewozić na przykład buraków albo ziemniaków. Bo też tutaj robiłem kiedyś, jak pamiętacie, ostatnio jeden odcinek z Tanasem i chciałem tymi przyczepami sobie wozić, niestety, ale one są tylko i wyłącznie do zboża, sypkich. Do sypkich. Buraków, ziemniaków tym przewozić po prostu nie można, więc gdzieś tam, kiedyś byśmy chcieli ciężarówki, no to tylko i wyłącznie tutaj ta przyczepa krampy do buraków. Ja myślę, że do tej pory zdążą takie fajne naczepy wyjść, że... No bo jednak do tych Amerykańców pasują tylko i wyłącznie takie przyczepy, nie? Tu już te jakaś europejskie taka, to... Jakaś taka Geltona była w 19. No, dokładnie. Dobra, aha, i jeszcze chciałem też napomknąć na temat przyczepy. Gdzieś tam w kolejnych odcinkach myślę, że warto będzie pomyśleć też o tym, żeby sobie tą przyczepę zmienić na Tandema, bo fajnie by było do tej naszej Rudolfa Tandema dokupić, który kosztuje 31 tysięcy, bądź jest też wersja 30 za 32 tysiące i ona widzę, że jest, można ją rozbudowywać, można jej dać nadstawki do kiszonki. Fajnie to wygląda, no nie tylko do kiszonki, do zboża też, ale ona ma śmiesznie otwierane burty, bo ona ma otwierane lewą burtę na
na siłowniku. Fajnie to wygląda z jednej strony, nie wiem jak one by się dwie prezentowały ze sobą, bo jedna by miała plandekę, druga by plandeki niestety, ale nie miała. Ale tak poza tym to powiem wam, że ta tandemka Rudolfa naprawdę piękna przyczepa i fajnie by dwie ze sobą wyglądały. Tutaj ta Brandnera też jak najbardziej. No kurde, tak piękne przyczepy, że szok. W przyszłości dwie Brandnerki i dwie te Rudolfa i naprawdę dwa zajebiste zestawy. No ta trzyosiówka Brandnera też coś pięknego. Przyczep, jeśli chodzi o przyczepy, powiem wam naprawdę w farmingu tutaj Giantsi się postarali, bo jest wybór bardzo duży. Co mnie cieszy, to to, że nie ma od razu takiego przeskoku na te duże przyczepy, tylko mamy duży wybór właśnie tych przyczep mniejszych, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ale ja nie o tym, bo chciałem wejść sobie zobaczyć w prasy. Tak, aha, nie ma prasy New Hollanda, tej małej. Ale ona chyba wyszła na Mothubie. Czyli najtańsza, tak wyszła chyba. Czyli najtańsza prasa ogólnie rolująca jest 48 tysięcy. No tutaj do kosy kosztuje 22 tysiące, więc myślę, że póki mamy tą małą chlewnię, naprawdę fajnie będzie się z tym pobawić. I myślę, że nasz case będzie dobrze z tym wyglądał, z tą prasą. Ona nie jest wcale aż taka mała. Nie, to ten 60 pożyczymy. Tak, dokładnie. O, w ogóle. Dobra, kurde, i oprócz tego chciałem jeszcze zobaczyć, słuchajcie, ile kosztuje beczka ta mała. Z 25? 22 500. Fajna. Też będzie, myślę, tutaj na naszym gospodarstwie fajnie wyglądała, no. Bo tutaj już kolejna beczka to jest, zobaczcie, ta, która Bolek miał na swoim odcinku, ta Shooten. A później już są naprawdę duże, także na pewno jako pierwsza pojawi się tutaj ta. No ta Fanteha jest ogólnie bardzo ładna. Poczekamy, zobaczymy, może coś wyjdzie na Mothubie ciekawego jeszcze. No, dokładnie. A tak poza tym powiem wam, jeśli chodzi o jakieś nowe nabytki, wydaje mi się, że nic tutaj szaleć nie będziemy. Może ta leżówka gromasza się pojawi, też taki plan jest na nią. Poza tym co, no kultywator, siewniki, to wszystko już jest pokupowane, więc no na razie nie potrzebujemy, nie wiadomo jak dużo tych pieniędzy. Jezus, Bolek, auto czekaj, sobie chyba. Zapomniałem. Ale dał, jaki ładny. Ursus jechał. To był ciągnik? No, dwunastka jechała. Boże, to taki dziwny dźwięk był, wiesz? No, albo chodziło jakby, nie wiem, mu ktoś włączył kosiarkę pod tym. Dobra, ja sobie to zobaczę, czy chłopaki mnie tutaj nie oszukali. I wejdźmy, rzepak Johnson Farmer Markt, więc to jest skup chyba ten, na który jeździmy najczęściej. To tak. Kombajn na górze. Tak, to dobra, no to jedziemy. Ty mordo nie sypałeś, nie? Pierwszego zbiornika jeszcze. Synek, syp. Jeszcze nie. Pierwsza gwiazdka. Mam 7 ton ukoszone dopiero. Teraz a ile jeszcze, czekaj, ile jeszcze pola zostało? Sporo. No, będzie. Raczej powinna być pełna przyczepa. No, mały, na małą raczej już nie będzie sypał, ale tamta będzie pełna na pewno. Ile ona ma? 15? To tam te zbiorniki wejdą. Jak nie więcej, bo ja nie wiem czy 15 nie dodałem i miałem 80% jak się bawiłem na miniaturki z kamieniami. To nie wiem czy nie więcej ona ma. Nawet coś pod 18. Ja już powiem, że nie pamiętam. Mówię, ja sobie wpisałem 15 i było 80%. Więc chyba wydaje mi się, że raczej mała przyczepa już potrzebna nie będzie. No chyba, że do tego rzepaku co jest koło domu. A powiedz mi, Adaś, ty będziesz chciał wtedy to sorgo na swoim odcinku sprzedawać, czy nie? Jo. Dobra, to wtedy ja nie będę tego sypał, bo tak myślałem, żeby się z tym przejechać, ale jak będziesz chciał to sprzedać w swoim odcinku, to ja jestem za tym jak najbardziej. No tutaj teraz trzeba jeszcze pamiętać o tym, że po sezonie dojdzie nam kolejne 100 tysięcy, nie? I tak. Myślę, że za to będzie dobrze kupić sobie jeszcze jakiś land właśnie, jedno pole. No, to właśnie jedno pole. I tutaj, jeżeli ja mógłbym coś powiedzieć, to pole numer 42. Czyli to, co chcieliśmy. Tak, to, co chcieliśmy. To, co wcześniej. Fajnie będzie moim zdaniem to kupić, bo zawsze będzie to już po drugiej stronie asfaltu, bo teraz można powiedzieć, że wszystkie nasze pola, które mamy, są tak jakby na jednej stronie. No dobrze, na klimat. A na tamto pole będzie trzeba już po prostu się przejechać. No i myślę, że też później będzie trzeba też dokupić to pole numer 53, czyli obok tego, co Adaś teraz kosi, żeby te dwa pola były tam razem. Myślę, że jak będziemy się tak szybko rozwijać, to dobre dwa sezony, słuchajcie, i będziemy myśleć nad nowym kombajnem z szerszym headerem. Żeby najgorsze jest to, że znajdźki są zbugowane i pojawiają się, jak wszystkie się znajdzie, pojawiają się z powrotem jak coś. Co? No, dużo ludzi to teraz w komentarzach potwierdziło, więc na początku myślałem, że to jakiś fake. Ale ostatnio to wszyscy o tym pisali. Nieskończenie można zarabiać. Ale że po jakim czasie one się zaraz pojawią? Jak ostatnią znajdziesz, no to one się z powrotem, tak, one się pojawią. Ale to beka. Nie no, to na pewno drugi raz zbierać nie będziemy. Zbierajmy, zróbmy serię ze zbierania znajdziek. Jo. A pomyślcie, że tutaj by tak za dwie sezony to dwie minuty byśmy mieli.
A zamiast ten, zamiast kredytu 100 tysięcy bierzemy... No słuchaj, ej, Bolek, przecież pamiętasz, jak teraz zbieraliśmy kombajny, żeby sprawdzić to? No, przecież myśmy moment. Ludzie, teraz nie wiem, w 10-15 minut mieliśmy zebrane wszystkie kombajny. To było. No więc to naprawdę szło szybko. Ale nie, no myślę, że tutaj, no jeżeli pojawią się nam... O Boże, baba weszła na ulicę i zawróciła. Baba na pasach. Zaczęła ja pierdzielę, weszła na asfalt, zobaczyła mnie i się cofnęła. Doszło do kradzieży chyba. Nie no, jeżeli znajdźki pojawią się drugi raz, to będę w szoku, bo to będzie dziwne. Żeby... Nie wiem czemu... To niedługo się dowiemy. Ale no na pewno drugi raz, słuchajcie, zbierać tego no nie będziemy. No nie, nie no. Bez przesady. Dobra, kierunek ładunku na prawą stronę. Ile masz minut? 25, panie mój drogi. No to tak, przetrząsnąć zdążę, myślałem, że nie. I zacznę już ładnie zgrabiać. No to bajerka. Mam ze 4 minuty jeszcze zgrabiania, nawet nie. Przetrząsania. Przetrząsałem, przepraszam serdecznie. A raz pierwszy zbiornik poszedł, czy nie? Oczywiście. Już razem mamy ponad 9 ton. To hajs dopiero tam? Jo. Trochę zeszło chyba. No, tak jak mówiłem. Ale case'em to i tak ładnie szybko się leci. Tak jak mówiłem, że da nam prawie 20 tysięcy. Więc zobaczcie, no mała przyczepka rzepaku wywieziona po takiej dobrej cenie, a naprawdę mega fajne pieniądze. Dobra, wracamy. Nie wiem, Adaś, myślisz, żeby jechać na gospę, czy nie? Czy przyjechać jeszcze małą przyczepą do ciebie? Wydaje mi się, że chyba nie, co? Szczerze, ciężko mi to powiedzieć, ale chyba nie. No nie wiem, tutaj z tego kawałka zrobiło się 8 ton. Tutaj już też za dużo przejazdów nie zostało, więc może i powinno starczyć, ale ej, nie. Kurde, ale mnie olśniło. Czemu? Powiem wam po odcinku. A co, jakiś pomysł masz fajny, czy co? No, ale ciekawe, czy to da radę. Obmyślił, jak tego, ulepić bałwana. Nie, a wiesz, co możemy mówić. Teraz patrzę na tego fenda, on jest naprawdę malutki. I on będzie mniejszy od naszego case'a, obstawiam. Ale jestem mega ciekawy, czy pokupnie naszej prasy. Jeżeli ją podczepimy, to czy nie damy rady zrobić? Ale nie rozumiem, jeszcze raz. No bo kupimy prasę, nie? Aha, że, no kostek, że tak, po prostu misji tak, nie zakończymy i zrobimy... Tak, że fendem. Z fendem, no bo no. Bo kurde, on naprawdę on jest taki no, zgrabny, malutki. Nie, mi osobiście tutaj przyznam, że ten fend się nie podoba. Ale jeżeli tak by się dało zrobić, chociaż nie wiem, czy nie wyskoczy nam, że ten ciągnik jest dlatego potrzebny tylko do misji, to się sprawdzi, nie? Bo to jest bardzo możliwe, że tak będzie. Nie wiem, czy to działa tylko na maszyny, czy na ciągniki też, ale możemy to oczywiście sobie sprawdzić, nie? Dobra, a jak nie, to w sumie luknę zaraz sobie, ile takie malutkie ciągniczki kosztują? Te całkiem malutkie. Kosztują, to bardziej wypożyczenie, nie? Bo nie wiem. Choć jak będzie co sezon, roboty. No mi ten niebieski się... Co to jest? Iseki? To są te ogrodnicze takie typowe, nie ogrodnicze, tylko sadownicze, tak? No ale on nie jest wąski na sadowniczy, nie mordo, właśnie ja też myślałem tak długi czas, ale później dopiero zobaczyłem, jest ten MF też taki dziwny, ale ten Iseki jest fajny. Czekaj, taki inny patrzę. Ciągnik, on kosztuje 64 tysiące. Iseki? No, niebieski. A tu jest. To tak jak Landini wygląda. Nie wiem, no coś w tym stylu. Ale ogólnie ten Zetor jest fajny, Proxima HS też i ten mały MF. Ten mały MF, to dla mnie to jest duża 60, nie? O którym mówisz? Przed tym Iseki co jest? Ten 4700? 3700, przed Zetorem. A, 3700. O kurde, no bardzo ładny. Zarąbisty jest, nie? I gdzieś później, nie wiem, może do obory, do paszowozu, to kurde, naprawdę fajny traktor jest, nie? Znaczy, no jeżeli my tak będziemy mieli coś tam prasować, to jednak się coś tam przyda nam ciekawego. I powiem wam, że ten Massey, nie? On by nawet fajnie z rozsiewaczem do nawozu wyglądał. On ma 75 koni. Ten rozsiewacz jest duży. Ale dobrze by wyglądał. Ale Boże, bliźniaki można mu założyć, ej. No chłopie, on ma 75 koni. On taki 95 koni. Aha, to nie wygląda. Do wożenia, powiem ci, gdzieś headeru czy coś w tym stylu? Jakiś nie wiem, tam mały moim prac, zdaniem spoko. 50 tysięcy nie szkoda. Naprawdę fajny traktor. A do prasy, moim zdaniem, moim odczuciu wyglądałby naprawdę super. No zobaczymy. Dobra, ja Dasiu idę do ciebie. Jak ty jesteś tutaj daleko, powiedz ty mi. No, a przyczepie 8 ton, to możesz mi w sumie dać kombajn. Ja to tutaj dokoszę tyle sobie do końca. I prawdopodobnie, jeżeli jeszcze się uda, to może skoczę na małe pole obok jeszcze tamto. Obok gospodarstwa. Bo mamy 29 minut. No, nie spodziewałbym się, że to skoszenie tego rzepaku zajmie tak mało czasu. Już ten kombajn jest duży, nie? Rzepak nie sypie też aż tak, żeby co chwila się wysypywać.
Więc to się wydaje, ale no mówię, gdybyśmy pewnie zaczynali jakimiś mniejszymi kombajnami, tak jak od zera poprzednie, to też by takie, no to już dla niego to by było duże pole. No. A tak to nie, nie ma tragedii. Gdyby nawet gdyby na początek był ten roser masz, to już by nam dużo opóźniło ten czas tego zbioru, nie? No ale... Oko, ja mówię, Deutschwar fajna maszyna. No z jednej strony patrząc, tak mówiliśmy, że trochę duży kombajn na początek, ale z drugiej strony... No teraz jak te znajdźki pomogły kupić tak landów, to się... To jest normalnie, to jest tak jakbyśmy zaczęli dopiero. Przez to, że się tak szybko rozwinęliśmy, bo w 20 odcinków można powiedzieć, że naprawdę żeśmy się szybko rozwinęli, no to ten kombajn jest na te pola teraz, co mamy, idealny, a mówię, jeszcze dwa kawałki dokupimy i będzie on nam po prostu za mały. Znaczy za mały, no dalibyśmy radę, ale po prostu te żniwa trwałyby zbyt długo. A tutaj kolejnym kombajnem w kolejce po tym Deutschwarze w oryginalnych oczywiście maszynach jest New Holland, który ten header będzie miał nieznacznie większy, bo to będzie tylko 1,5 metra, ale wydaje mi się, że powinno to zrobić naprawdę dużą różnicę, tym bardziej, że ten New Holland jest naprawdę bardzo ładnym kombajnem, naprawdę jest piękny. No. Więc myślę, że tutaj raczej się nie będziemy zastanawiać i kolejnym kombajnem będzie New Holland. Nie wiem czemu strasznie mnie odrzuca marka John Deere w tym farmingu, chyba przez zmęczenie materiału moim zdaniem, bo w 19 tego John Deere'a było bardzo dużo i jakoś bardzo mocno mnie ciągną te maszyny innych marek tutaj w tym farmingu. Tym bardziej, że jeśli chodzi o New Hollanda, no tutaj kombajn, mieliśmy New Hollanda, ale dopiero przy samej końcówce no od zera w farmingu 19, więc tutaj jak najbardziej zamiast John Deere'a kombajn New Hollanda będzie moim zdaniem strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi tutaj o tego oto odzera. Kolano. Strzał w kolano, ale może być też, bo kombajny, czekajcie, ja sobie luknę. Dzień dobry panie. John Deere też jest, zobaczcie, T560, on jest też kolejny. Jeśli chodzi o New Hollanda, 9300 ma zbiornik, no tutaj ten case to jest coś pięknego, naprawdę case, ten tutaj to jest piękny kombajn, ale 300 tysięcy kosztuje, więc... raczej będzie trzeba sobie odpuścić. Rom, pom, pom. New Holland kosztuje 265, więc no też nie mało, ale fajny kombajn. Dobra. Ale chłop już tu ładnie. Wiecie co mnie dziwi? Naprawdę bardzo mocno mnie dziwi, że po dodatku klasa, nie? No. W 19. Nie doszło nic nowego. Nie ma Tucano tutaj. A no tak. A kurde, a my praktycznie, ja Tucano, nie? No. Ja tylko w sąsiadach użyłem. Ja go nawet chyba na żadnej stronie nie użyłem. No. Ej, szkoda. Wiecie czemu nie ma Tucano? Wiecie czemu nie ma Tucano? Czemu? Wiem czemu nie ma. Bo przecież teraz Klas wprowadził nowy model kombajnu, czyli Klas Trion. A Klas Trion to jest model zastępca właśnie Tucano. Nie wiem czy dobrze mówię, jeżeli nie to możecie mnie ludzie poprawić w komentarzach. Że Trion to jest połączenie Lexa i połączenie Tucano, tyle że właśnie Tucano już teraz nie produkują i w zamian za to jest kombajn klas Trion. Gdzieś tak mi się obiło o uszy i wydaje mi się, że dlatego po prostu Gianci nie wprowadzili tego kombajnu do nowego farminga. Bo ale ogólnie szkoda, bo faktycznie... Sami widzicie, taki... że klas Trion tutaj jest, no ale ten klas Trion jest w tej większej wersji i jest naprawdę bardzo duży, nie? Już na gąsienicach, a... No, mówię, szkoda, bo kombajnów robią na gąsienicach. Kombajn tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o Tucano, miałby naprawdę bardzo duży popyt, bo to jest też taki kombajn średniej wielkości, więc wydaje mi się, że on by był naprawdę... No pewnie nam od HAWA wyjdą. 85% mam na przyczepie, więc na pewno się nie zmieści rzepaczek. Będzie musiał... No, no ja masz, no. Bo tutaj z tego jeszcze ale zostało... Ale miał rację, że ten, że 15 ton 80 parę procent. No. Tak mi się tak zauważyłem właśnie, jak robiłem. Więc ty masz teraz szczerze tak nie za dużo tutaj do przejechania, co nie? No tak, ale tak czy siak będzie trzeba przyczepę dać, bo będę musiał z tego pola wysypać i z tamtego. W sumie wiesz co? Ty wiesz, no na tamtym Adaś, polu to ciśnij sprzedać, ciśnij sprzedać już rzepak. Ja to dokoszę tutaj, a ty akurat w tym czasie zdążysz sprzedać. No ale przecież na tamtym polu masz kejsa małego. Obok. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że po prostu myślałem, że wejdzie wszystko na dwie przyczepy, tak? Czyli na małą i na dużą, a nie wejdzie. Jak nie wejdzie? Tu mi dosypiesz, ile tu jeszcze może wejść? Z 2 tony? 2,5? Ale ty, Adaś, rozumiesz, o co mi chodzi? Że no jedna była już pełna i teraz jest druga. Myślałem, że wszystko się zmieści na tą dużą teraz, a się nie zmieści. A z tego pola, no z tego pola. Nie, ze wszystkiego myślałem.
Myślałem, że rzepak po prostu, że rzepak nie będzie aż tak dobrze sypał, a sypie naprawdę bardzo fajnie. Z jednej strony trzeba się cieszyć, że... No tak, no oczywiście. Trzeba się cieszyć, że daje jak najwięcej. Ja sobie dokoszę to pole do końca i wtedy będziemy kończyć odcinek, więc tamten rzepak po prostu się skosi po Adasie pszenicy. No dobra, no to ja tak to lecę. Więc ty śmiało możesz lecieć, bo tak czy siak się już na, to, na tą przyczepę nie zmieści. Dobra. Więc będę mógł sobie na spokojnie wtedy już wszystko i z tego pola i z tamtego dosypać na małą przyczepę, albo nawet na dużą, bo i tak przez nią przyjedziesz za chwilę. Jo. Więc na spokojnie, ale naprawdę się cieszę, że ten kawałek udało się na całym odcinku skosić, bo trzeba z tego korzystać, póki jeszcze na odcinkach jesteśmy w stanie całą pracę zrobić, bo no, na pewno tak nie zawsze będzie. No to ogólnie Bolek sam ogarnął koszenie, przetrząsanie i zgrabianie prawie połowę. No, bo zgrabianie trochę szybko poszło. No, gdyby ja z nim był, to byśmy już pewnie w połowie pracowania byli. No to będą fajne pieniądze. Przy okazji jeszcze sprzedamy te nasze belki, które pod wiatrem zalegają. Tak, no bo tutaj za misję dostaniemy, słuchajcie, 9 tysięcy, tak? Tak. 9 tysięcy plus na pewno coś belek zostanie do sprzedania. I plus jeszcze te dwie kostki, które mamy na gospodarstwie, też sobie sprzedamy. Więc naprawdę bardzo fajnie. Kurde, fajnie, mega. Dobrze jest to zrobione, bo szerokościowo wszystko dopasowali, że szerokość dwóch kosiarek to była jedna przetrząsarka i po przetrząśnięciu to jest jedna zgrabiarka. Więc ja nie muszę jeździć po całym polu jak głupi, tylko jeżdżę tymi przejazdami, gdzie było przetrząśnięte. Mega fajnie. Powiem wam fajnie, że nasza ta mała przyczepa ma opcję zdejmowania burt, bo dzięki temu będziemy mogli sobie przewozić się te kostki małe, nie? A no tak, 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 do układania, to jest co. Bo tutaj, gdyby nie to, to mielibyśmy problem ogólnie, bo wtedy byśmy musieli prawdopodobnie kupić jakąś przyczepę większą. Chociaż z tego co wiem, to te tandemki, które są tam dalej, gdzieś one też mają opcję chyba zdejmowania burt. Ale ta nasza akurat idealnie do tych kosteczek wygląda, bo tak, testowałem ona, jest to, więc... Tutaj postanowiliśmy, że palety, sałaty też nie będziemy automatycznie sprzedawać, tylko będziemy sobie wywozić. Dopóki będziemy mieli na to czas, to będziemy sobie ręcznie wywozić, a później co będzie, no to zobaczymy. Więc ta mała przyczepa, jakby nie było, ona się przyda nawet w momencie, kiedy kupimy sobie już jakąś też drugą na gospodarstwo większą. To ją właśnie będziemy wykorzystywać sobie do takich prac związanych z przewożeniem palet czy kostek. To zawsze będzie przydatne. Czy nawet ze sklepu przywieźć sobie palety z nawozami, z nasionami, to po prostu ta przyczepa do tego nam się przyda. No trochę na nią wejdzie, może nie jest jakaś super duża, ale... Ale do kostek wydaje mi się, że naprawdę wystarczy nam w zupełności, bo na sam początek tych kostek na pewno nie będziemy potrzebować, bo świnie nam się jeszcze nie rozmnażają. W sumie nawet mogę sobie luknąć. Już, rozmnażałem się. Tak? Tak. 20 doszło. Co? Wszystkie się oprosiły. Te, które były, to wszystkie się oprosiły. O kurde. O, to miałem bo ile miesięcy, musieliśmy czekać? Nie wiem, no tam zobacz ile na nich pisze. Aha, bo my kupiliśmy sobie... Nie, my kupiliśmy kilka takich, czy nie? Nie. Kupiliśmy 20 naszych, one wtedy kosztują po 300 coś. Mhm. I te nowonarodzone... Aha, jo, i wiek mają już 10 miesięcy teraz, tak patrzę. No, no to 10 miesięcy trzeba było poczekać na rozmnożenie się. Ale 9, one są tanie, ja pierdzielę te świnie. 350 teraz, jakbyśmy chcieli sprzedawać. Tylko, że one pewnie z czasem będą się robiły droższe, nie? No na pewno. No ja. To nie jest tak jak w tamtym farmingu, że one się rodzą i od razu sprzedajesz i dostajesz takie same pieniądze. Tu już trzeba czekać na wagę ich. No ale mówię, no tutaj bardzo fajne jest to, że ta chlewnia ma ile? 108 czy 106 sztuk? 108, tak? Chyba, no. No to jest fajne, bo będziemy mogli sobie naprawdę długo czekać, nie? Myślę, że pewnie jak będziemy gdzieś tam podjeżdżać pod właśnie tą full ilość, no bo co, za następny raz dostaniemy już 40? Nie? Czekajcie, tak? 20, 40? Nie wiem, będzie... Ja nie wiem jak działa tutaj ten system proszenia się ich. To pewnie tak. Obstałem, że co te 9 czy tam ileś miesięcy. A Adaś, ile masz na przyczepie? O kurde, nie spojrzałeś. Ale o, ile miałem... ja pier... Ja tak właśnie mówię, że kasa strasznie urosła. Ile ja miałem ton? 15,700. 38, 9 tysięcy plus 20, to jest 58. No. Plus teraz jeszcze będzie 10 tysięcy. 68 ogólnie tysięcy. Tak, 70 tysięcy zarobiliśmy dzisiaj na całym odcinku. Bo jeszcze wcześniej wydaliśmy 12 tysięcy za te sałaty, miody szok. I te pierdoły, co nie? 70 tysięcy plus 58, tamto co masz, to prawie setka. Co? Jak major. No bo 38, po 30, no, prawie 39, no. On raz tam się odwalił. 49 tysięcy
7 tysięcy, coś takiego, tak była jakaś fajna liczba napisana. No nie, no jak on mówił rok chyba, to mówił 1400-810. No, właśnie, coś takiego, tak samo zliczenie było. Od tyłu liczenie. No także, no, Adaś, fajnie, bo na... u ciebie na odcinku, zanim przyjedziesz prasować, to w 100% tak będzie. Nawet ci powiem szczerze, ewentualnie mógłbym najpierw zacząć tak, prasować. Zacząć, żeby bo wtedy. Dopiero kosić, co nie? Bo Bronek teraz zrobił żniwa, no to akurat będziesz wtedy miał później. Też, żebyście wy mogli na przykład je zbierać wtedy. Tak. No to musisz sobie przed odcinkiem na przykład obkosić dookoła pole, żebyś już miał co zacząć prasowanie. Ale po co, mordo? Przecież on ci zaczyna prasowanie tych belek tutaj. Aha, to jest trawy. Trawa najpierw. No, a potem, także tutaj, tam także tutaj, tego, tutaj. Będziemy. No spokojnie. Bo ja już mam, Adaś, zrobione ci 4 pokosy. Super. Kurde, tu jeden taki gruby wyszedł, bo zwinąłem jak najdalej, żeby nie ten... Nie ruszę go nawet. Żeby nie wyskakiwało ci, że pole nie należy do ciebie. Dobrze, kurde, wiem. Kurde, trochę taki wyszedł byczek. Będzie barka za barką. Będę jechał 40 minut z rozłożeniem się i złożeniem kombajnu na wózek. Także naprawdę mega fajnie to wyszło. Ja jeszcze teraz, wiecie co? Pójdę sobie tylko zobaczyć do chłopaków, jak to tam w ogóle ta łąka wygląda, bo jestem... Byłeś tam w ogóle przez cały czas? Nie, ja nie byłem tam. Nawet ja nie wiem, 3 razy byłem. Nie wiem, gdzie wy robicie nawet, tutaj, jo. Daleko, daleko. O kurde, ale fajnie pozgrabiane, ale to nie jest wcale duże... Nie jest. Ale ładnie masz pozgrabiane, naprawdę mega, mega fajnie to wygląda. No i dobra, i takim pięknym widoczkiem, słuchajcie, na Bolka Fenda. Kończymy dzisiejszy odcinek. Łapeczkę w górę oczywiście zostawcie, jest to bardzo mile widziane na naszych kanałach. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, jak i mojego, takich chłopaków, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odzera, które na naszych kanałach się pojawiają, jak i również z innymi seriami. No i co, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć! Na razie.